Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Luther Berit. Siemano. I jesteśmy na miejscówce, gdzie ostatnio na short się wyszedł stamtąd ochroniarz. I oczywiście była awantura. Mam nadzieję, że dzisiaj go nie ma. Jest weekend. No i dziś sobie coś pojeździmy na tym spocie. Ponagrywamy parę fajnych rzeczy. Za lada moment dołącza również do nas Endur. No i sobie coś podziałamy oczywiście. O! Akurat przyjechał. Siemano. Widziałem, że nagrywasz tam. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i co? Mam nadzieję, że dziś nie wyjdzie ochrona. No zobaczymy, no. Nie wiem, ale powiem ci, że jest chłodna, bo ja tu rękawiczki zaraz. No wrzucam. To prawda, jest chłodno. Jest fest. Jest 8 stopni. Jest rzeźko. No. Mam misję na 10, to jest Decathlon i coś termo kupić. No właśnie, ja nie mogłem znaleźć, kurde, wszystko mam w praniu i dzisiaj tylko leciała koszulka, bluza i bluza, nie? Tak co zawsze termiczka wjeżdża, no jest tak, trzeba się rozgrzać, o tak. No dokładnie, no to lecimy z rozgrzewką. Oj tam. A tu mówię, że nogi nie chcę. No Luther wpadł na genialny pomysł na rozgrzewkę. Co ty chcesz zrobić? To nie jest na rozgrzewkę, to już jest poważne sztuczki. No ale... Zjazd schodami w dół. Tak naprawdę się jeszcze w ogóle nie rozgrzaliśmy, a on chce zjechać od razu z tych schodów, to jest w sumie triple set i od razu tam sobie wskoczyć na ten murek i coś zrobić. Dobra, dawaj, go. Lecimy. O Jezus Maria, co za gościu. Człowieku, jak skoczyłeś z tych schodów, ja się tak wystraszyłem. No nie! Co za okrzyki! No nie! No po prostu... No pana nie! Co? Weszło! Nogi całe? Okej. Jak to się nazywa? Whiplash? Whiplash, no. Okay. Robiłem tylko foot jam whipa, ale takich rzeczy nie. Luther jest królem jazdy na przednim kole. No właśnie widziałem parę przed chwilą tutaj ewolucji. Jest! Mamy to! No ta nóżka tam. Może być? No może kurde, być. Jak dla mnie bomba. Git, ale będzie klip z tego. Będzie. Ale to siądzie. Od 1 listopada na AliExpress trwa wielki festiwal zakupów i znajdziecie tam wiele promocji, aż do 80%. Jest to największa obniżka cen na AliExpress w tym roku. Zamówienia realizowane w Polsce i Europie dotrą do was w ciągu 2-5 dni roboczych. Promocja będzie trwać aż do 17 listopada, także widzowie, wchodźcie na AliExpress i korzystajcie z oferty. W ramach współpracy z marką AliExpress dostałem taką hulajnogę, jest to iScooter i9. Noga posiada jeden hamulec, z lewej strony mamy klamkę, linkę, która prowadzi do tylnego koła i tutaj mamy hamulec tarczowy. Z prawej strony kierownicy hulajnoga posiada manetkę, którą dodajemy gaz. Ty, jak tak trochę przygazowałem, to normalnie czuję taką paloną gumę. Czujesz to też? Zobacz, jak w ogóle zobaczcie widzowie, ta hulajnoga ma napęd na przód. Zobaczcie, można na nią palić górę. Bardzo fajna opcja, podoba mi się. Mamy tutaj również panel, gdzie możemy sterować, włączać światełko z przodu oraz zmieniać różne tryby. Mamy Eco, tryb D oraz tryb dochodzenia z hulajnogą, ale również powiem wam taką fajną rzecz, że nie tylko można z tą hulajnogą chodzić w tym trybie, ale również się poruszać 5 km na godzinę. Trochę wolno, ale może być. Jest to bardzo fajna opcja, jeżeli idziecie z jakimś znajomym na spacer i on nie ma hulajnogi i możecie z nim się poruszać w takim tempie. Hamulec też działa jak igła, normalnie, perfekcyjnie. Pamiętajcie, do 17 listopada możecie skorzystać z promocji festiwalu zakupów na AliExpress. Dobra, Luther jeszcze chce się dogrzać na następne miejscówki i chce zrobić jeszcze na tym murku manuala do barspina, także nagrywamy klipa dla Luthera. O, o, o!
pierwszej próby, nie no, dzisiaj jest naprawdę mocna, mocna forma. Tylko ja to chciałem nagrać na Insta360, także Luther, musisz zrobić jeszcze raz, bo ja tego nie nagrałem na tą kamerkę. Ale dlaczego? Dlaczego? Dawaj jeszcze raz. Weź człowieku, bo ochrona przyjdzie. Gdzie? To jest security. Już myślałem, że idzie. Dobre! Yes! Dobra. O tak! Nie, no jest gitara. Korpę dane, więc jest git. Aura plus 100. Oj tak. Ja trzeba nie, to nie tutaj. A dlaczego? Bo tu nie jest teren do tego. A do czego? Do czego innego. A to pan powie nam, do czego to jest. To przeczytajmy razem. Bo ja tylko widzę, że zakaz wchodzenia na fontannę. Jeszcze raz powtarzam. To jest pomost do siadania. To jest pomost? Nie do jeżdżenia rowerem. To jest pomost? Tak. Nie, to jest ławka. Murek betonowy. To jest pomost. To jest pomost? Tak. Pomost jest nad wodą zawsze. Chłopaki, zejdźcie z wody. Dobrze. Nie no, ale jak nie ma zakazu, no to chyba możemy jeździć. To nie jest do jeżdżenia rowerem, jeszcze raz mówię. No ale to dlaczego nie możemy? Dlatego, że nie. Aha. Okej. Okay. To jest zakaz. Czyli możemy. Ale Max, nie do tego to służy. No ale jakby ja rozumiem, że pan wchodzi, ale nie ma tego w regulaminie. No to jak rozumie pan, to proszę tego nie robić. Wszystko w temacie. Ale my nic nie niszczymy. No. Skakując na to kołami, nic się z tym nie dzieje. Co do tego miejsca specjalne, nie? No właśnie nie ma, bo niszczą. No nie ma właśnie. A czemu pajacujecie? Nie pajacujemy, bo normalnie staramy się dogadać, bo już druga osoba przychodzi z tego miejsca i nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tutaj nie można jeździć. Nie jest to do tego przeznaczone. Ale dla nas jest. Ja jeżdżę całe życie po tym. Co sam się? No całe życie jeżdżę po takim czymś i co? To jest miejsce prywatne. Ci ludzie, którzy kupili ten budynek... Ale ja tu mieszkam też. Ja też płacę codziennie. Są miejsca specjalne do tego, idźcie tam sobie jeździć. Dlaczego tam nie pójdziecie? No to jest fajna miejscówka. No to nie jest do tego. No ale ja jeżdżę na czym mi się podoba. Jak nie ma zakazu, no to idę jeździć gdzie mi się chce. Czy pan rozumie to, co ja mówię po polsku? Gdzie mieszkasz? No w tamtym bloku. No to proszę tam z tego sobie jeździć. Ale tam nie ma takiego podestu. Tu ludzie zapłacili za to i sobie tego nie życzą. No. Mhm. Ale wie pan, to jeszcze nikt do mnie nie podbił z ludzi mieszkalnych tutaj i nikt nic nie mówił. No bo ja jestem od tego. Tyle ci osób przychodziło tutaj, to mówiło, że... No dobra, no to ja za tydzień przyjdę i jak będzie tutaj zakaz, to sobie stąd pójdę. To wtedy przyjdziemy i przeprosimy. No. Słucham? To wtedy przyjdziemy i przeprosimy, jak ktoś prowadzi tutaj zakaz. No. Tutaj nic nie mówi o tym, że nie można coś wjechać na rowerze. No. Gdybyśmy coś tu, nie wiem, niszczyli i jeździli flagami po tym, to by się to wszystko niszczyło, to spoko, to rozumiem. No. A jak w mieszkaniu nie wiesz, mam napisane na stole tego, że proszę nie wchodzić tego i tam zaproszenie, nie strać tu na coś na stół? No, ale nie wiem, zobacz. On jest napisany? Gdzie takich inteligentów produkują? Produkują w fabryce chyba. W szpitalu. Najpierw, wie pan. To nie ma jakieś probówki, bo to... się tego nie A to czy z probówki, czy to jest to samo, wie pan. To pan musi się doedukować. Ale dowiedzieliśmy się super rzeczy, że jesteś z próbówki. Ale to jest to samo, wiesz, że to się połączy i się łączy z... Kurde, to zazwyczaj... I to samo. No, czyli w takim wypadku musimy opuścić miejscówkę. Nie wiemy w sumie dlaczego. Nie wiemy dlaczego. Dlaczego? Ogarniemy to. Ogarniemy to. Dobra. Tylko po tym pomoście nie można jeździć, nie? No. Tu już po tej części możesz. I teraz stoimy właśnie na wodzie, także to jest w ogóle przy połowie, dlatego no... Ruszajmy się stąd jak najszybciej. Jedziemy na następne miejscówki. Ej, no. Tutaj można jeździć. Ale drift od razu.
Ale nie ma zakazu. Nie ma zakazu. Rowerów. Super. Nie ma zakazu? Zakazu pedałowania. Parking czerwony. Pamiętajcie, że góry sobie. Co on zrobił? Ja widziałem tylko. Ej, chłopaki, mam plan. Jaki? Tutaj wjeżdżamy i od razu zjeżdżamy. Ale z tymi wszystkimi ludźmi? Nie, no tutaj, pod prąd. Pod prąd? No zobacz. O, idealnie. Ale kolega ma tym pomysł. Co, z drugiej strony? Chodźmy do listy, ty. Sklepiku porzucę je porę. Co? Co chcę? Ja nie wiem. Wodę? A forę? Kurwa. Co takiego chce? 4F-a. 4F-a? Ale tu nie ma 4F-a. Nie ma? Nie ma, nie ma. Nie ma? Nie ma. Ale musi być coś sportowego. Tam jak coś... to macie już ten. Co? Okej. Okay. Wall. O. O, tutaj mam mapkę całej galerii. Centrum wina. Chynarkę pan. No mówię, że tutaj nic nie ma, to jest tragedia. Half price się mogło coś być. No jesteśmy w galerii i co będziemy robić, Mateuszu? Korzystać z tego, co oferuje galeria. Dokładnie, czyli zjazd z tych schodów na sam dół. Tam trochę dużo ludzi jest. Ogólnie legenda głosi, że ma... Kurczę. Zakaz wjazdu? Ale my weszliśmy z rowerami. No. No nie widzę bardzo. To możemy zademonstrować jeszcze raz. Ale nie widzieliśmy żadnego zakazu. Jest? No nie, nie, nie. No dobra. Aha, no dobra, no to. Tylko to mi tak... tu nie jeździ. To okay. Zjeżdżamy. Dobra, dobra. Zjeżdżamy w dół i czekamy. Chodzić już ostatecznie i modelkami nie jeździ. O, dobra. I bardzo dziękujemy. To dziękujemy. Okej. Okay. Yo. Niestety misja zjechania z ruchomych schodów jest nieudana. Ale jeszcze dzień się nie zakończył. Dokładnie. Pan ochroniarz był turbo miły, co nie? No. A to jest, są drzwi czy co to? Drzwi chyba. Tak. Bardziej przesuńmy po prostu. A to tego drzwi. No i robimy swój własny spot. No może jeszcze trochę bardziej. Pożarówki? No. Nie tak. Uuu! Juu! Z pierwszej próby. Wallride na drzwiach. Jego! Uwaga, uwaga! Bo jadę. Tutaj masz jeden murek, a tam mamy drugi. Okej, widzowie, dojechaliśmy na miejscówę. Prezentuje się ona właśnie w taki sposób. Taki mureczek. Luter już się rozgrzewa. Chociaż chyba on już się rozgrzał rano. Na pierwszym spocie. Stąd już ochłonąć. O, tam jest centrum, możesz pokazać jak daleko jesteś. O, dokładnie. Tam jest centrum. A my jesteśmy tak naprawdę chuj wie gdzie. Ale będziemy próbował. O Jezu, over the barrier. Człowieku. Dobra, ale na dziś spróbujemy film pod tytułem Paweł będzie skakał, a dokładnie Krystian. Może Mateusz też. Szkoła. Dobaj, będziecie śmigać. Albo w ogóle w trójkę przejedziemy to. A to możemy teraz. Jeden za drugim, co? Dobra, to tak? To ja mam próbować? No to super, idealnie widzowie, to ja próbuję pierwszą próbę, bo tutaj chłopaki są troszeczkę zestresowani ruchem samochodów, jest sobie trochę niebezpiecznie. Dobra, bez przedłużania próbuję to. No jaki plan z tymi kamieniami na tą dziurę? Nie, no mi się wydaje, ogólnie moja opinia to jest taka, że ta dziura mniej wadzi niż to. Ty tego nie widziałeś, ale patrz. O kurde, co?
co w ogóle? Ja! Teraz to ja, mogę mi tego nie mówić w ogóle. Oła! Oła! No. Patrz, już jest git. No dobra, mi się to podoba. Okay. W ogóle to jeszcze ognisko może rozpalimy jakieś. Ale to jest najlepsze w ogóle. To jest the best. To jest trochę, czy to jest ten? Nie, to jest... A nie, no. Będzie git. Tak, nie, to, po tym to da radę przyjechać. Dobra, próbujemy, akurat jest wolne. Nie! Oj! Najgorzej, najgorzej. Ja jeszcze raz. Dobra, zrobiliśmy właśnie przejście na skatepark, który był dość blisko. Jesteśmy w Brooklynie teraz, mordo. No właśnie, to jest Brooklyn z lewitującym quarterem. Tam lewituje quarter. The biggest skatepark in Poland, I think. No. Maybe yes. The best trick. No, ale the best bikes. Misja z Murkiem się udała, Luther zrobił bar spina, ja również. Dobra, to Luther, masz mi... Masz podjazd na ten skatepark. Masz misję. masz misję, musisz zrobić tutaj 5 trików. Teraz, 5, szybko. Pierwszy trik na tym railu. O, mamy koła i do bara. Mateuszowi się podobało? Ja to w szoku, nie? Ja to nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie, no on dziś jest definitywnie w najlepszej formie nie, swojego życia. Nie, jest mój dzień. Teraz Luther będzie robił trik na lewitującej rampie. Tu w ogóle nic nie ma, żadnego pachołka. Ule. Ty, kolego, rower spadł. Juhu, ale zanurkował, ty. Ładnie zrobił. Ale zanurkował. Jedzie Luther z trzecim tryczkiem. Jezu. W ogóle widzowie, tutaj kąt tej rampy to jest, że tak powiem, tragiczny na początku. U Jezus, prawie mnie zabiłeś. Ja się może odsunę na drugą stronę, bo jak mnie trzaśnie pegiem w piszczel, to będzie tragedia na następny rok. Juicy, smooth. Dobra, tutaj widzowie, jak widzicie, mamy największą rurkę w mieście. I Luther zrobił ice'a. Z pierwszej próby. Dobra, Luther, teraz musisz zrobić ostatnią sztuczkę. Teraz. Tail whip na tym? Tail whip? Tu? Ja chcę to zobaczyć, dawaj. Ej, zaliczamy? Zaliczamy chyba. Ja bym zaliczył to. Naprawdę bardzo profesjonalny tail whip. Nogą na kordę pedał. Czyli co, zaliczasz czy powtórka? Ja tu nie mam podjazdu, więc zaliczam. No dobra, czyli tak jak mówiłem wcześniej, ja zaliczam to. Żółwik mocy. Bardzo dobre triki. I co, chyba ruszamy dalej na następne miejscówki, bo nic tu po nas. Tak bez kogutów włączonych? Tak mi wolno. Tu w lewo. Jesteśmy właśnie na kolejnym spocie. Plac zabaw. Ja spróbuję na to wjechać pod górę i zjechać fejki. Ogólnie zanim włączyło mat nagrywanie i tutaj, to tam stała pani na tym jednym balkonie. A czekaj, pokażę na twoim tu. Czyli osiedlowy monitoring. Tak, osiedlowy monitoring, ale to jest ogólnie. Nie no, ja tam próbuję, nie ma żadnej lipy, pan ochroniarz jest tam 3 bloki dalej, także luz. Security. Dajcie mi M. Dobrze. Znaleźliśmy właśnie kolejny spot. Jest to lokalny pump track na blokach. Ej, to ma potencjał. No, to miało potencjał. Chcę to zobaczyć jeszcze raz. Yeah! Nie no, ja daję 10 na 10, naprawdę. Kozak. Dziękuję. Teraz jesteśmy na takim spocie. Tutaj mamy dziurę i Luther próbuje to przeskoczyć z barspinem, a ja mu nagram to na Insta 360. Będzie?
O, twoje kostki. Akurat dziś był u lekarza, to nie? Ma łokieć penisisty, ma jeszcze nawet kontuzję kostki, łokieć penisisty masz. Penisisty? No. I ma kontuzję kostki, od 5 lat ma kontuzję kostki. Widzowie, jest to już dzisiaj ostatni nasz spot, jest już troszeczkę zimno, ale w sumie dużo zwiedziliśmy, co nie? No, dużo zwiedziliśmy, dużo się najeździliśmy, ale jednak no, jest mroźno, bez termo, ciuszka, dokładnie. Drugi raz nie wychodzę. No, także to był już dzisiaj ostatni spot, tak jak powiedziałem, takie falki na placu zabaw. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzach oraz dajcie lajka, subskrypcję i jakiś fajny komentarzyk. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Elo!